Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris i korporacji Gateway. No dobra, może na początek, zanim zapomnę, mamy dwie stacje, które nie są nazwane. Zresztą ta stacja chyba nawet, Sało chyba się skończyła budować dopiero co. Więc mamy też prośbę o nazwanie kilku stacji, więc możemy zrobić Bing, to nie będzie, niech będzie na przykład Cover. Asao, czy Soao, zmienimy na też na S, nie na S, Kronos, no jest przynajmniej S na końcu. Dobra, on, stacja Kronos, no nie wiem, czy ten układ bym nie zmienił też na Kronos, żeby mi się nie mieszało. Kronos. Będzie łatwiej się zorientować. I ten układ Bint też bym zmienił na stację, na nazwę stacji Cover. Ok. Dobra. Teraz będzie łatwiej się zorientować, co i jak. Stacja Kronos na pewno będzie obronna, więc tutaj. Aha, tu jeszcze miałem się zastanowić nad jakąś stacją gdzieś w tym miejscu, żeby zbierać tę wartość handlu. Czyli tu by było raz, dwa. Tu jakbym dał, to bym miał raz, dwa, trzy. To by było ciężko. Tu bym musiał zrobić, wtedy mam raz, dwa, trzy ewentualnie. Ale ten jest bardziej cenny system niż ten. Zastanawiam się, czy od razu tego nie zrobić. Chyba od razu to zrobimy. I nazwiemy. Ta nazwa jest nie do wymówienia, więc będzie Arcturus. I tak samo system Arcturus. OK. Natomiast Kronos powinien tak. Hangary, przedział hangarowy na pewno. Nie wiem, czy zasięg ochrony i ochrona handlu bez 10%, czy nie dać dwa przedziały hangarowe. Kwatery załogi bym tutaj dał, bo nie wiem, czy nie będziemy musieli ewentualnie tutaj stacjonować. I to by było chyba na tyle. Cooper jest ten. Cover. To jest stricte handlowa tutaj. Szlaki handlowe. Na razie wygląda na to, że tu jest ok, mimo wszystko piratów nie ma. Co jest bardzo ciekawe, bo to jest dość duża odległość. Masz węzeł, to w sumie raz, dwa. Węzłów handlowych to nie ma co. Można by zrobić ci przedział hangarowy tutaj. No i w zasadzie może tyle. Nasza Biedronka, kotwicowiska Z2, budynki, nie mamy jeszcze tego zwiększającego pojemność kotwicowisk, nie mamy jeszcze. Shepard, masz węzeł i kotwicowisko. Więc w zasadzie tyle. Shepard jest w systemie Tabit, ale z jakiegoś powodu nie zmieniałem nazwy sobie systemu Tabit. Zastanawiam się, czy tutaj też nie zrobić jakiegoś spowalniacza, ale może nie teraz. A, dobra, bo mamy zatrzymane, jedziemy ten dalej z koksem. Natomiast tak, nie będę jeszcze, podjąłem decyzję, że nie będę atakował Łódka Wango. Fajnie byłoby zaatakować, to znaczy jak się uda, to oczywiście można tak zrobić, jak nadarzy się okazja, ale specjalnie, nie wiem, czy jest sens, jesteśmy i tak powyżej limitu, co prawda przygotowywałem się strasznie do tego długo, ale zwiększymy sobie limit, żeby nie musieć się tym przejmować. Tu możemy coś wybudować. Zobaczmy na planety.
Tak jak mówiłem, nastawiłbym się bardziej na takie pacyfistyczną grę w tym momencie. To znaczy, będziemy się bronić, ale nie będziemy za bardzo tam atakować i fikać. Może dla niektórych będzie to rozczarowaniem, ale tak chcę sobie po grę spróbować. Możliwe, że na pewnym etapie będziemy mieć przez to problemy, nie podbijając tych. Rekal Company i Utkawango przestali rywalizować się, tak? Nie, zaczęli. Zakończyli. Dobra, możesz tam to, mimo że wymagające, badać. Mamy całkiem spory... Mamy całkiem spory, że tak powiem, ten... całkiem spory teren, więc to nie jest zupełnie tak źle. Więc możemy spokojnie jeszcze tutaj parę rzeczy skolonizować. Zastanawiam się, czy te systemy, 3000... Ether Drake, to jesteśmy za słabi, te też jesteśmy za słabi, 3000. Czy musielibyśmy mieć flotę ze 4000, żeby sobie poradzić z tamtymi i tymi? 1000, 2, 3000 mamy. No właśnie, to ta flota się i tak nam przyda. Co tu jest? Tarasi. Jesteście konkurencją. Znowu nam Tarasi do nas fikają. Zrywalizowali nas. Możemy ich zrywalizować. Zaraz zobaczmy. Oni są... Pag obronny z Teokracy od Waba. Teokracy Waba jesteśmy... No właśnie. To jest pewien problem, dlatego że z Teokracy od Waba chcemy wzmacniać nasze reakcje. Więc nie będę rywalizował tamtych Tarasi. Tak, nie będę rywalizował może. Mamy nowy system Kuzom 1. Nie wiem, czy nie zaczniemy od dzielnicy górniczej, bo po to żeśmy chyba ten Kuzom zasiedlali. Kasa, wszystko jest w miarę ok. Jak tam nasz... Możliwości administracji 80, a jesteśmy na 107, czyli mamy plus 40% koszty kampanii, utrzymanie przywódcy, no zaczyna to wszystko rosnąć powoli. Więc niewykluczone, że jakichś niepotrzebnych przywódców nie warto byłoby po prostu zwolnić. Ale na razie wyrabiamy ze wszystkim. Na gatewayu... Chwila, moment. Chciałem tu na spokojnie zobaczyć. Przeszkody terenowe... Możecie zacząć usuwać te przemysłowe pustkowia. Natomiast co miałem sprawdzić? Tu mamy miejsce pracy, mamy od groma, więc na razie nie ma co tego budynku budować. Kto z kim się tutaj bije? Obraxi i Imperium Cynor, to są daleko od nas. Punkty kadłuba korwety, to jest fajnie. Jonowy silnik, dzielnica mieszkalna plus 1. Super konstrukcja. Żywego metalu nie mamy, ale wydaje mi się, że to jest dobre. Przetwórnie gazu zamieniają minerały w eksotyczne gazy. To by było nam potrzebne. Materiały. Biegłość w przemyśle. Czy mamy biegłość w materiałach? Biegłość w przemyśle. Mamy strasznie dużo, kurczę, takich, którzy są... płacimy za nich, a nic z tego nie mamy. Biegłość w technice komputerowej. I tu też mamy gościa z biegłością w technice komputerowej, tylko że on jest na drugim poziomie. Zastanówmy się, jak można to zoptymalizować. Nie to chciałem. Technologia. Tu masz plus 60%, a jakbym dał tego gościa... Czemu się to zamyka zawsze? 62, no to zawsze jest troszkę lepiej. Materiały. Tu jest dobrze sparowany. Fizyka cząstek potrzebujemy i materiały, jakbyśmy ewentualnie chcieli zatrudniać przywódców. A, tutaj są. Fizyka cząstek, nie, pola siłowe, to nie mamy nikogo do zatrudnienia. Zastanówmy się, czy kogoś można stąd wyrzucić, generalnie rzecz biorąc. Znaczy, można zrobić coś takiego, żeby oni się nie marnowali.
Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć planet. Tu sobie ktoś bada. Tu pomagasz już w badaniach, czyli cztery. Studiuje świat. Więc tak. Więc poproszę ze dwa statki badawcze. Albo nawet trzy. I zrobimy pomoc w badaniach. Niech oni się nie marnują w tym momencie. Natomiast statek konstrukcyjny. Ty już tu zrobiłeś, to możesz zbudować stację górniczą. Natomiast ty w sumie wpływy mamy. Trochę brakuje, ale możesz już tu lecieć. Żeby to poprzejmować w tym momencie jak najwięcej. Boom! I found something. Chwila, moment. Rywalizacja. Gangston, coś tam. Gargaxton nas rywalizuje. Którzy, gdzie są ci Gargaxtonowie? Tu. No dobra, to na razie się nie będziemy tym przejmować. Możemy skończyć zwierzchnictwo. Ja bym to zrobił, mimo że inne w tym momencie by nam się przydały. W sumie w zwierzchnictwo żeśmy zainwestowali po to, żeby walczyć, ale... Ale niekoniecznie musimy. Produkcja jednostkowa za sąsiedniego rywala, to zawsze się nam przyda. Okej. Okay. I jaką korzyść z rozwoju? Tajemnicza technika. Królestwo międzygwiezdne. To już nie jest za bardzo nam potrzebne. Panowanie nad kosmiczną pustką. Limit baz gwiezdnych może się przydać, aczkolwiek niekoniecznie. Jedność na pewno. Atrakcyjność etyki imperium. Mistrzostwo natury. O, niekoniecznie. Zapał wykonawczy. Czas obowiązywania edyktu. To by się nam przydało. Bo nie mamy za dużo wpływów, a byłoby warto pewne edykty sobie wziąć. Poziomy umiejętności. To się może też zawsze przydać. To na razie nam do niczego nie jest, bo nie możemy tych chwili otwierać. Tak się akurat ułożyło. Przejęcie nihilizmu. Bombardowanie najazd. Projekt Kolos. Ewolucja planowana. To jeszcze nie możemy. Ciało słabe. Syntetyczna ewolucja triumfu umysłu. Transcendencja. Galaktyczny pokaz siły. To by się mogło przydać, ale trzeba dwie inne korzyści. To jeszcze nie teraz. Uszkodzenia bazy. Dobra, to na razie nie ma co się tutaj zastanawiać. Więc to by nam dużo dało, bo... Mamy naukowców, którzy są na wysokim poziomie, więc mogliby jeszcze troszkę awansować. Ale nie wiem, czy ten czas obowiązywania edyktu by się nam nie przydał. Bardziej. Zwłaszcza, że edykty... W ogóle politykę bym zmienił. Filozofia wojny. Właśnie, filozofia wojny. Wielki pakt. Jeszcze sprawdźmy polityczne tutaj. Traktat handlowy minus 74. Odległość. Porozumienie badawcze, a przyjęcie do federacji. Filozofia umożliwia prowadzenie wojenne jeszcze. Jakby to zlikwidować, to byśmy 50 zlikwidowali, ale to i tak nam nic nie da. A wy? Tu jest jeszcze gorzej. Najwyżej sobie własną federację założymy i tyle. Więc zastanawiam się nad tą polityką. Gdzie jest polityka? Na spokojnie, czy możemy coś zmienić z politykami? Wojny, doktryna wojenna. A, właśnie, będziemy walczyć na każdej planecie. Na własnym terytorium. To akurat jest, nam pasuje. Tego na razie się zastanowimy. Nalot orbitalny, zmasowany. To nie jest na razie w tym momencie. Potężne burze. Zaraz się będziemy... Kontakty z tubylcami nieograniczone. Oświecenie zabronione. Przesiedlenia. To na razie i tak nie przesiedlamy. Przywłaszczanie ziemi. Tu na, to nas na razie nie dotyczy. Protokół pierwszego kontaktu. Możemy dać pokojowość.
Będziemy bardzo pokojowi. Zmieniamy filozofię naszą. Status granic niech będą. Żywnościowa, zrównoważona dieta. Kurczę, no w zasadzie jesteśmy w tym momencie. Utrzymanie populacji jest szybkość przyrostu, obfitość żywności. Ja myślę, że nie musimy tego racjonować. 25% to możemy wylądować na minusie. Chociaż nie jesteśmy teraz za bardzo... Nie, to nie jest jednak za bardzo dobre. Pozwalałoby się nam szybciej rozwijać, ale i tak nasze planety są już trochę rozwinięte. Gospodarka mieszana. 13... To w zasadzie może zostać. Tworzenie bogactwa na kasę. I trochę jedności nam daje. Się zastanawiam, ale z energią też nie jesteśmy idealnie. Roboty mogą być, uchodźcy przyjmujemy wszystkich. Kontrola populacji nie kontrolujemy, niewolnictwo zabronione, czystka zabroniona. To jeszcze się można zastanowić nad te wojny wyzwoleńcze. To bym na razie nie zmieniał. Jak będziemy potrzebować, to wtedy to ewentualnie zmienimy. Edykty. O, strasznie wzrost koszt. Plus 40%, to widać. No i tutaj niestety nic nie zrobimy. Ok. To i tak nam nic nie daje. Statek badawczy. A, żebym nie zapomniał. Ciebie. Knossos 1. Pomagaj w badaniach. Tu damy ciebie. Będziesz pomagała na Discordzie. I jeszcze mamy jeden. To nie ma co ich marnować w tym momencie. O, co to jest? Tempo badań. Taki. Ciebie możemy dać. Kuzom. Archenar. Archenar jest chyba większy. Pomagaj w badaniach. W sumie byśmy mogli nawet jeszcze jeden. Bo tu mamy. Tu mamy. Kuzom, Disbord, Arkadia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedno chyba brakuje. Na Kuzom nie mamy w tym momencie. Pomagaj w badaniach. Produkcja zasobów. O rany, tu się w ogóle ciężko zorientować teraz z tymi badaniami. Dobra. Troszkę żeśmy zoptymalizowali. Znowu się do nas jacyś tam zwracają. Rdza. Co możecie nam zaproponować? Mamy okręt niszczyciel. Klingon płakał, jak sprzedawał. Niestety nie ma czasu, bo się mechanicy mogli go sprawdzić. 200 minerałów. Ja wiem, a ile kosztuje normalnie wybudowanie tego? Niszczyciela. Aha. A niszczyciele budujemy. To za minerały można by. No dajcie ten niszczyciel. No i zobaczmy. Super Clunker jakiś. Dostaliśmy niszczyciel Super Clunker. Klasa Yoimbo, coś tam. Jak on wygląda, co on tutaj ma? Trzeciego poziomu hipernapęd. Zaawansowany komputer bojowy, bla bla bla, działko, karawany. No taki śmieszny, kurde, fajny. Fajny. Więc spróbujemy go zrobić, co prawda nam to podbija trochę limit i nie możemy pewnie zmerżować z innymi. A możemy nawet. Bo się zastanawiam, czy go nie wysłać na jakiś patrol, ale nie, zmerżujemy go już. Virin Rekal. Boom.
O, co to jest? Imperium Utkavango z Imperium Parasol. No proszę. Utkavango zawarli z Parasolem. No to tym bardziej ich nie można teraz atakować. Bo byśmy mieli na głowie też Parasol. A na dwa fronty walczyć to nie byłoby zbyt fajnie. Dobra. Statek konstrukcyjny. Tu mieliśmy przejmować to miejsce. I trzeba by też kapelę ze względu na kredyty tu wszystko pobudować. Ty już tu pobudowałeś, to możesz tutaj wybudować stacje górnicze. I od razu, póki pamiętam, możesz tu wybudować stacje górnicze. I na Arcturusie możesz wybudować stacje górnicze. Tak. Prospect analyzed. Param pam pam pam. Arcturus. Właśnie, wy możemy robić tak. Dwa węzły handlowe. I w zasadzie tyle. Co to jest? O, Utkavango z tamtymi. No dobrze. Shepard ma wszystko, Biedronka ma wszystko, Cover. Cover ma przedział hangarowy, węzeł handlowy, szlaki ma ok. Zastanawiam się, czy tutaj nie dobudować jednego kotwicowiska na razie, bo i tak nie potrzebujemy węzła handlowego, bo on daje co? Węzeł handlowy daje... zasięg gromadzenia, krótko mówiąc. No ale w zasięgu jest już wszystko, więc nie ma co się tutaj więcej z tym przejmować. Maszyny, szczątki dwóch maszyn bojowych Cybereksu. No i co? Tego w ogóle zapomniałem zbadać. To w ogóle nie ma sensu. Cybereks. Przejdź tutaj. Rozpocznij ten projekt badawczy. Co tam w ogóle się oprócz tego dzieje? A, tu są te ameby. Tu jest fajne miejsce, które można by przejąć, ale kurczę, no za daleko jest. Musielibyśmy mieć tunel czasoprzestrzenny. W ogóle nie możemy stabilizować. Mamy tunele, aż trzy. Bramy, nie. Mamy jeden tunel i dwie bramy. A czy my w ogóle możemy coś z tym tunelem? Wyłączona brama kosmiczna. Wyłączona, no właśnie, żeby ją włączyć, to w ogóle nie ma na razie jeszcze szans. Tunel... nie mamy technologii do... nie wiadomo gdzie. Może byłoby fajnie, jakbyśmy mogli gdzieś się przenieść, ale nie możemy na razie. Dobra, jak to wszystko wygląda? Na razie wszystko jest ok. Ukończono projekt archeologiczny. Vitris. Co myśmy tam robili na tym Vitrisie, bo już nie pamiętam. A nie, to jest tu, dobra. Artefakty Cybereksu. Coś ty tu robił. Automatyczną eksplorację włączymy. Fajnie jakby się udało, jakby tu jeszcze było nieprzejęte i na przykład ten tunel prowadził gdzieś tutaj, czy tutaj. Ale to chyba niestety nie będzie takie proste i możliwe. Research complete. Gdzie research complete? Krystaliczne stwory. Całkowicie zbadane. Łatwy łup. Łowca kryształów. Pytanie, czy myśmy tutaj nie mieli gdzieś kryształów, kurczę, nie pamiętam. Bo jakby było coś takiego tutaj albo tutaj, no to by się nam przydało przydało jednak ten bonus. Badanie kryształów, kurczę, nie pamiętam. Nie wiem, gdzie te kryształy były.
Łatwy łup. Plus 33 500 za każdą zniszczoną. A oprócz tego, jak się chyba da fascynującej istoty, to nie wiem, czy nie będzie mieć bonusu do tego. A, weźmy ten łatwy łup. Najwyżej będzie to zmarnowane. Nie pamiętam, gdzie one się znajdowały. This tech had better generate some revenue. Limit baz gwiezdnych, jakiś żeśmy mnie. Limit marynarki wojennej, to na pewno potrzebujemy. Roszczenia, wielkość puli, wici, ameby. Dawaj. Czy mamy kogoś sztuki wojennej? Ty jesteś niezadowolona, widzę. Tu jest. Sztuka wojenna. Ten jest też od sztuki wojennej. Tylko, że ty coś badasz w tym momencie. To z tymi anomaliami bym cię zostawił. Ty masz tempo badań słabsze. Eee, 56%. 70%. To i tak jest lepiej. Natomiast... Pomaga w badaniach. Pomagaj w badaniach. Statek konstrukcyjny, dobra. Stacje górnicze, proszę mi tu budować. Zastanawiam się, czy coś tu jeszcze ze stacji nie upgrade'ować. Tu nie możemy już więcej. Cooper. Przedział hangarowy, kwatery załogi. Cooper nam nic nie daje, upgrade'y. Kronos też nie. Kawer. W zasadzie oprócz kotwicowisk też nie. Arcturus. Teoretycznie też nic. Biedronka. W Biedronce można by na wszelki wypadek dać zagłuszacz łączności. Oni nie będą tak szybko przelatywać przez Biedronkę, jakbyśmy były jakieś zamieszanie. Zwłaszcza, że Biedronka jest chyba gdzieś tu albo tu. Ty masz kotwicowisko. Ciebie można ulepszyć. I na Kronosie, żebym nie zapomniał, systemy obronne. Platformy obronne trzeba by troszkę... Projektant okrętów. Działko elektromagnetyczne może zostać. Deflektory to już bym lepsze dał. I metal ceramiczny pancerz lepszy. Prospect analyzed. War declared. Chwila, kto z kim się bije? Quo variandis, daleko, to nas nie bardzo... A to co to jest? A, Arkadia, nowa planeta. No może nie tak nowa. Boom. We built something. Czemu to się tu pojawia? A, bo to są sektory. Sektory sobie zminimalizuję. Knossos, co wy tu macie? Przeludnienie i bezrobotne populacje. Przeludnienie, mamy 19. Dobrze. 6. Populacja. Ile możemy w tym momencie? Mamy 19. Emigrują stąd. Ludzie 12 przy 20 populacjach. Nie, my tu mamy jeszcze miejsce, spokojnie. Więc stację górniczą można by zbudować. To zawsze troszkę raz, że da miejsca pracy, jak i troszkę, o ile się nie mylę, mieszkania plus 2. Czy coś jeszcze? Można by jeszcze ewentualnie odblokować coś. Te góry. Nie, ojej, 750 aż kosztuje. Brak technologii.
wodorosty. To na razie nie ma potrzeby. Co tu jest? Rywalizacja zakończona. Kto z kim się skończył? Budowa ukończona. Dobra. Statek badawczy. Zbadaj układ. Tu już masz niedużo do badania. Statek konstrukcyjny. Zbuduj stacje górnicze. Jeszcze to trzeba przejąć. A jak nasza spójność? Spójność jest ok. Spójność jest ok. Te systemy jeszcze przejąć. Prospect analyzed. No dobrze. Naukowiec otrzymuje nowe umiejętności. Biegłość w sztuce rządzenia. Bardzo dobrze. Zamiast się zajmować... Spirius umiera. No dobra, gdzie wy jesteście? Przejdź do... Tutaj. Tutaj się ktoś wyeksportował na tamten świat. Ale akurat mamy naukowca. Traktat o migracji, bla bla bla. Patrzmy, czy coś możemy. Status zrzeszonych nie bardzo. A tu, jakbyśmy się zrzeszyli z tymi, nic nie możemy zrobić. No to jest akurat niefajnie, bo... nie możemy żadnych paktów na razie zawierać. Porozumienie badawcze, traktat handlowy... No i proszę, mamy 30 minut, więc myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Co prawda wiele się nie działo, ale powoli się rozwijamy, rozbudowywujemy. Zmieniamy strategię na pacyfistyczną, chyba tak to się nazywa. Będziemy pokojowo sobie tutaj rozwijać wszystko. Ale to nie znaczy, że będziemy słabi. Dlatego inwestuję w limit marynarki, żeby móc jednak troszeczkę rozmiar floty podciągnąć. Bo im silniejsza flota, tym bezpieczniej, krótko mówiąc. Cztery niszczyciele tu mamy. Tu mamy trzy niszczyciele, więc można by jeszcze od razu dodać ci jakiegoś niszczyciela i uzupełnić. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!